Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sporty Amatorskie. Dzisiaj ponownie jesteśmy w hali sportów walki w kompleksie Gwardii Koszalin. Tym razem będzie to Aikido. Jesteśmy na treningu grupy Pomorska Akademia Aikido i ze mną jest trener Bartosz Ciechanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Może zaczniemy od historii klubu. Ile to już lat? Jak wygląda w ogóle Aikido w Koszalinie? No, nie liczyłem nigdy, ile to jest już lat, ale myślę, że ponad 10 lat jesteśmy w Koszalinie. Aikido, sztuka walki z rodem z Japonii. Bardzo ciekawa sztuka walki, bo skupiamy się wokół technik ręcznych, technik z użyciem broni. Mamy trzy rodzaje broni. W pełni zdrowa sztuka walki, nie ma rywalizacji ani żadnych zawodów, więc jak gdyby to nasze zdrowie jest całkiem na wysokim poziomie. Z tego co wiem, to wy tutaj prężnie działacie w Koszalinie, bo aż w trzech różnych miejscach można was spotkać. Mamy trzy ośrodki. Są to ośrodki głównie, gdzie skupiają się grupy dzieci. Jedna jest grupa dorosłych. Właśnie się tutaj znajdujemy na treningu dorosłych. Jest to na tyle atrakcyjne, że do nas ludzie przychodzą. Jaki jest poziom? Bo wiem, że również tutaj przyjeżdżają do Koszalina mistrzowie, którzy przekazują swoją wiedzę i także niedługo kolejny mistrz taki się w Koszalinie pojawi. Zgadza się. 14 czerwca gościmy tutaj mojego nauczyciela Aikido, sensei Jacka Wysockiego, 8 dan Aikido. Bardzo bogate doświadczenie, bo blisko 50 lat już jest na macie, także numer jeden, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce z Aikido. Duże doświadczenie, duża wiedza i skupiamy się tutaj na treningach. Raz, dwa razy w roku sensei przyjeżdża. Mamy staż treningowy, na którym doskonalimy nowe jakieś elementy. Aikido w Polsce też się ma bardzo dobrze. W ogóle w Europie. Myślę, że Europa nawet chyba trochę ponad, jak gdyby Daleki Wschód, jak gdyby wystaje z poziomem. To chyba ta nasza taka natura wojownicza i szukanie nowych rozwiązań pcha tą sztukę do nowych jakichś tam płaszczyzn. Jak można opisać w kilku zdaniach ten sport? To jest sport, który wymaga od nas siły, czy właśnie bardziej sprytu i wykorzystania siły przeciwnika? Na pewno siła jest potrzebna, na pewno sprawność motoryczna w ogóle, ogólna sprawność jest potrzebna i to jak w każdym sporcie. Natomiast cechą taką jakby charakterystyczną jest to, że nie używamy tutaj takiego bezpośredniego jak gdyby ataku. Broniąc się nie atakujemy, tylko unikamy właściwie tego. Bądź w sytuacji jakiejś takiej, gdzie osoby zaawansowane ćwiczą, staramy się wyprzedzić atak, wcześniej go zauważyć, ale w sposób taki nie jak gdyby niekonfliktowy, nie urazyjny. Jest to sztuka walki, która gdzieś tam powstała w wyniku tych wszystkich okrucieństw w czasie II wojny światowej, więc ten, który to wszystko widział, o-sensei Morihei Ueshiba, stwierdził, że warto by było stworzyć sztukę walki, która będzie rozwijać człowieka, a nie powodować destrukcję. Tutaj walczy się za pomocą dłoni, ale też widziałem, że są różnego rodzaju przedmioty, takie drewniane kije również. Zgadza się, to pochodzi z tradycji japońskiej. Jest to kij, który nazywamy jo. Są to techniki, które powstały gdzieś tam z tych płaszczyzn najniższych, czy warstw najniższych społeczeństwa japońskiego. Nie mogli używać broni ostrej, więc używali narzędzi rolniczych, między innymi kija. Mamy tradycję samurajską też, wplecioną w to wszystko. To jest miecz. Nie ćwiczymy ostrym mieczem, bo to by było niebezpieczne, a są techniki bardzo dynamiczne, więc no, eliminujemy to ryzyko, ćwiczymy drewnianym mieczem. Nazywamy go bokenem. I mamy techniki z użyciem krótkiego miecza. Tu w Europie to się przyjęło, nazywamy to tanto, czyli taki jakby krótki miecz, ogólnie nóż. Czy można się do was na przykład zapisać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, czy raczej czekamy do nowego sezonu? W każdym momencie roku. Zapraszamy, nie ma znaczenia. Nawet dzisiaj jest jedna pani, która pierwszy raz przyszła. Jest to rekreacja, podkreślam, rekreacja. Nie mamy tych wyzwań, które mają inne kluby sportowe, gdzie muszą jak gdyby udowadniać poziom sportowy. Bo tutaj zawodów nie ma. Nie ma zawodów, nie ma. Są pokazy, zdarza się, że robimy pokazy w formie jak gdyby zawodniczej, że są oceny pokazów, natomiast nie ma bezpośredniej walki. Między innymi te techniki służyły kiedyś zabijaniu, więc nie byłoby sensu używać technik, które są niebezpieczne dla zdrowia. Tutaj mogą się zapisać wszyscy. Ten sport jest tak naprawdę dla ludzi w każdym wieku. Tak, spektrum jest od pięciolatka do
105-latka, nie ma to znaczenia. Oczywiście są jakieś przeciwwskazania zdrowotne, które mogą wykluczyć z każdej formy ruchu, natomiast staramy się wspierać zdrowie i ruch i aktywizować ludzi, szczególnie dzieci, bo wiemy doskonale, że ten poziom aktywności jest coraz słabszy, coraz gorzej jest, coraz więcej dzieci spędzają czasu czy w szkole, czy w domu, nie ma podwórka, muszą jak gdyby nadrabiać to wszystko gdzieś na zajęciach dodatkowych. My stwarzamy te warunki, mam nadzieję, że robimy to w miarę profesjonalnie, jesteśmy też w jakimś tam stopniu wykształceni kierunkowo, ja na przykład jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc mam nadzieję, że krzywdy nie robimy, a wręcz przeciwnie, wspieramy. Jeszcze chciałem zapytać o strój, bo tutaj widzę, że to nie jest zwykłe takie kimono, ale również tutaj coś w stylu takiej spódnicy. Tak, to jest często mylone ze spódnicą, to są szerokie spodnie. Proszę spojrzeć, że te spodnie mają szerokie nogawki, mają zakładki, są to zakładki, które symbolizują cnoty Budo. Jest to ważne, bo założenie tych spodni wiąże się ze zdobyciem stopnia mistrzowskiego. Każda zakładka symbolizuje jakąś wartość. Jest lojalność, honor, są różne rzeczy, które są ważne jak gdyby z punktu widzenia charakteru i zasad moralnych też. Są to spodnie, które pochodzą z tego nurtu samurajskiego. Samurajowie nosili takie spodnie gdzieś wcześniej, to jak gdyby ta głębsza historia to jest związana z tym, że nosili spodnie ze skóry, z różnych takich twardych jakichś tkanin, żeby zabezpieczyć nogi przed jazdą na koniu bez siodła, więc jak gdyby ta pierwsza wersja spodni stąd pochodzi. Później to jak gdyby wraz z rozwojem cywilizacji tej japońskiej przeobraziło się w taki szlachecki jakiś podkreślenie jak gdyby szlachetności człowieka. My to nosimy, kultywujemy tak jak i kimono, jak i te spodnie, tą tradycję japońską. W Aikido mamy rzuty i mamy dźwignię. Rzuty na przykład. Okej? Okej. Okej. Mamy rzuty przodu. Aiki Otoshi. Mamy różne rzuty, mamy dźwignię. Dźwignia, na przykład dźwignia, która się nazywa Sankyo. Każda dźwignia jest nastawiona na skręt lub zgięcie stawy stawach nadgarstkowych, łokciowym, barkowym. Głównie dysponujemy właśnie dźwigniami na kończyny górne. Nic się nie dzieje, nie? To jest Sankyo. Mamy dźwignię, która się nazywa Nikyo. Mamy dźwignię, która się nazywa Yonkyo. Jak widać, boli? Nie, nie boli. Nie boli, kuje. Mamy kote geishi, dźwignię, która opada. Są formy presji, trzymania. Połóż się na brzuch, będzie wygodnie. Okej. Okay. Presja z trzymaniem, na przykład, nie? Na przykład do kajdankowania, jak najbardziej. Można wyciągnąć telefon, porozmawiać. Spróbujemy się nauczyć tej takiej chyba najłatwiejszej. Złap mnie za tu, za rękę, ten tak, drugą w dół i na glebę. Mocniej i do siebie bardziej. Okej, okay, jest. Ora. I nie ma czegoś takiego, że zrobiłem coś rękoma, tylko muszę stanąć tam, gdzie będę rzucał, nie? Czyli jeżeli Krzyśka puszczę, to już w dobrym miejscu stoję, bo cofam się, wracam do siebie. Tu mam rzut, nie? Nie mogę rzucać tak, gdzieś tam ręce działają, nie? Jeżeli mam jakąkolwiek dźwignię zrobić, to muszę mieć wszystko przed sobą, nie? Przed sobą. Dobra, Krzysiek, kote geishi parę razy i zaraz zrobimy sankyo, tak? Złap z góry złap, tak? I do siebie, brawo. Tak, jest. Teraz tak jakbym szedł pod rękę, ale obracał się od Krzyśka, obracał i miał łokieć. I na końcu łokieć podniesiony do góry. I stąd, jak będzie chciał iść sobie gdzieś tam, tak, to ręką go nie trzymam, nie? Tylko najpierw, nie żeby nie szedł, biodra wyrzucam do przodu i do siebie hop, ściągam. Slu, zobaczymy. Pod rękę, tam. Tak. Pod rękę, łokieć do góry teraz. Krzyśka, łokieć. Czekaj. Dobrze, trzymaj, dobrze było. Tu, o. I teraz cały Krzysiek do siebie. Raz. Dół. Jest, dobra. Jeszcze raz to. Tak,
Jest i do siebie. Jest. Mhm. Klasyka u nas i riminage, nie? Tak chapnął, jest. Zamykanie, zgaszenie światła, nie? Chodź, Krzysiu, chodź. Chce mnie chapnąć. Hop, nie? Od razu zamyka. I rimi, to się u nas nazywa, nie? Możesz spróbować wolno. Tu rozbijasz, idziesz do przodu na szyję, nie? Ręka na wysokość szyi. Proszę bardzo. Stawisz. Tak, i ręka na szyję, śmiało, hop, okej. Okay. I bez pochylania, tylko właśnie to jest ten cały potencjał ciała, nie? Jeżeli chodzi Krzysiek, jeżeli Krzysiek wchodzi, bum, tak? Jeżeli wejdę ciałem, tak, ciałem, to go rzucę. Jeżeli daj wolno, Krzysiek, jeżeli zrobię coś takiego, że to ciało poszło do tyłu, nie ma tego całego, tak, 80 kg już nie mam, nie? 80 kg jest tu. Dobra. Dźwignię jeszcze zrobimy? Zrobimy może, co? Chodź. Krzysiek przeżyje i wszystko przeżyje. Spróbuj złapać tą ręką tak jak ja. Tu. I skręt jest, rotacja jest do tyłu tu, nie? Jeszcze druga ręka, na kciuk, tak, kciuk za kciuk. Jest? Okej. Okay. I teraz ta rotacja do tyłu, do tyłu, do tyłu. I jak idzie do tyłu, to do lekko. Okej. Okay. No, kogo nie pochylaj się. No, jeszcze raz. Śmiało, śmiało. Do tyłu. Raz, raz. Tak jest. To jest, mogę? To jest to, nie? To jest ta dźwignia. Do tyłu. O, nie? Do tyłu i do przodu, na nadgarstek. To się u nas nazywa sankyo. Zadyma, co? Marionetka na razie lata. Okej. Jest z nami jeden z zawodników, Kuba Budek, cześć. Dzień dobry. Powiedz, jak to w twoim przypadku się zaczęło, jeżeli chodzi o aikido? Kiedy trafiłeś, ile miałeś lat, czy to było przypadkowo? Nie, przypadek nie, bo mój tato chodził na aikido. I zacząłem tak od wieku około 9 lat i potem się przeniosłem tutaj na gwardię, bo ćwiczyłem na ulicy Franciszkańskiej. I tutaj się właśnie przyniosłem i tutaj już ćwiczę, to będzie całe 2 lata. Dwa lata. Co ci daje ten sport? Powiedz mi, że tak chcesz cały czas chodzić z chęcią, bo myślę, że z chęcią przychodzisz na te treningi. Z chęcią. Kondycja, poprawa ogólnie samopoczucia i lubię sport. Jakie tu są techniki? Bo tutaj wcześniej rozmawiałem z trenerem, mówił, że tutaj też używacie tych kijów. Wolisz bardziej bez nich czy z nimi? Jak u ciebie to jest? Nie, bo są kije i dzio i boken, czyli miecz i kij. Wolę szczerze dzio. Dlaczego? Przyjemniej jest niż zrobić z bokenem. I rzadko jest jeszcze tanto, nóż. Czy to jest trudny sport do nauki? Czy te techniki są skomplikowane, czy raczej łatwo przychodzi? Znaczy tak, techniki czasem nieraz są bardzo fajne, ale jako nazwy po japońsku mam czasem trudność z zapamiętaniem. Czyli jeżeli chodzi o nazwy, a jeżeli chodzi o pas, bo widzę, że masz zielony, co musiałeś zrobić, żeby dojść do takiego poziomu? A więc tak, że tutaj są belki. Gdy chodziłem przedtem, to nie było belek. Zdawało się od razu na kolejny pas. I tutaj moim zdaniem fajnie, że są belki, bo można więcej się dowiedzieć o danym pasie i wykształceniu. A interesujesz się również, nie wiem, kulturą dalekowschodnią, czy samą historią sportu też? Aż tak nie, ale czasem jak są jakieś słówka, sensei mówi po japońsku, no to zapamiętuję. I poleciłbyś na przykład swoim rówieśnikom, czy młodszym osobom, tak, żeby się zapisać? Bo akurat z klasy kilku kolegów chodziło tutaj, ale przestało tak pół roku właśnie temu. Tym razem zawodniczka Basia Kunc, cześć. Dzień dobry. Powiedz nam, jak ty trafiłaś tutaj do grupy aikido? Czy to było dawno temu, czy to jest niedawno, jesteś jeszcze świeżą zawodniczką? Nie, miałam wtedy 5 lat, to było 7 lat temu, 8. I nie za wcześnie? Nie, było okej. I trafiłam tutaj dzięki mojej koleżance, bo ona zaczęła chodzić i wtedy też jakoś mnie ściągnęła na trening i po prostu zaczęłyśmy razem chodzić, potem ona odpadła, no i ja zostałam. I jakoś tak mi się spodobało. No właśnie, ponad pół swojego życia spędzasz na sali aikido. Co takiego jest w tym sporcie, że on tak ciebie aż wciągnął? No na pewno dynamika, bo dużo
dużo się tu dzieje. Poznałam mnóstwo fajnych osób, mogę rozwijać się fizycznie i po prostu czuję, że to mój żywioł. Czy to jest sport walki? Wiadomo, że potrzeba siły, siła w tych sportach również. Czy to nie jest dla Ciebie problem, jakaś przeszkoda? Nie, bo uczymy się wykorzystywać słabe punkty przeciwnika, czyli punkty witalne. I to bardzo ułatwia nam tą pracę. Czy to jest trudne właśnie się nauczyć tych tajników, tego jak wykorzystywać tą siłę przeciwnika? Czy to trzeba bardzo dużo powtarzać, trenować, czy raczej z łatwością to tobie przychodzi? Znaczy, no na pewno trzeba bardzo dużo razy to powtórzyć, ale po jakimś czasie wchodzi bardzo łatwo i niektóre techniki po prostu mam już dobrze opanowane. Czy tutaj jak ćwiczycie w parach, to ćwiczysz z facetami i oni nie są za silni? Najczęściej tak, z panem Marcinem, bo nie pozwalają mi ćwiczyć z dziewczynami, bo twierdzą, że za dużo z nimi rozmawiam i się marnuję. No pewnie tak. Zachęciłabyś inne koleżanki do tego, żeby tutaj przyszły? Może jakieś nasze telewicki, które myślą sobie, co tutaj zrobić z wolnym czasem? No myślę, że tak. Fajnie, można się rozwinąć i mieć pewność siebie, że w razie czego, jak ktoś nas zaatakuje, to po prostu damy radę się obronić. I z nami jest kolejny zawodnik, domniemam, że już bardziej doświadczony, Krzysztof Kuglarz. Dzień dobry. Miło mi bardzo, dzień dobry. Czy to prawda, że już dobrze się domyślam, że już kilka ładnych lat pan tutaj chodzi na ten sport? Ze 20 lat już będzie, nawet no, może ponad. No to niezły kawał czasu. Jak to było na początku? To był jakiś instynkt, nie wiem, może inspiracja dalekowschodnimi filmami? Jak to wygląda? W zasadzie zaczęło się od programu sensei Jacka Wysockiego, Obroń się sam. Mój ojciec był wielkim fanem. I tak jakoś się złożyło, że w podstawówce wysłał mnie na treningi do senseja Jacka, a raczej do senseja Bartka, który jeszcze wtedy prowadził treningi u senseja Jacka w Szczecinie. Ponad 20 lat ćwiczyć jeden sport od czasów szkoły podstawowej to naprawdę bardzo długo. Coś musi być w tym sporcie takiego, że pan dalej to robi, będąc już dorosłym człowiekiem. To działa jak magnes. Tak, no można odstawić na rok, dwa, ale potem się wraca zawsze. Jest przede wszystkim atmosfera i ludzie, którzy trenują zawsze. No nie spotkałem jeszcze niesympatycznej osoby, która by ćwiczyła aikido. Do tego to jest fajny relaks, to jest odprężenie po pracy, po szkole czy po jakichś innych zajęciach. Człowiek wyrzuca z siebie całą złą, negatywną energię i się doładowywuje takim pozytywnym, można powiedzieć, doładowuje baterię pozytywną energią. I to jest również sport, dzięki któremu też możemy się obronić, będąc w jakiejś na przykład nieprzyjemnej sytuacji w takim życiu prawdziwym. Tak, na pewno też. Chociaż jak do tej pory jeszcze nigdy nie spotkałem się z sytuacją, z której nie można by się wygadać, że tak powiem. Czyli zawsze jednak perswazja słowna musi być najpierw, a potem... Tak jest. No. Przemoc to jest ostateczność. To w aikido tak samo. Wykorzystujemy energię przeciwnika do obrony przed jego atakami, czyli my nie wystosowujemy ze swojej strony agresji. To jest spokojna, pokojowa sztuka walki. Czy na początku były problemy z poznaniem tych tajników, tych technik, czy to jednak przychodziło z łatwością? To jest tak, że uczymy się całe życie. Ja trenuję 20 lat, odbywają się staże dwa razy do roku z senseiem Jackiem Wysockim, przyjeżdża i zawsze się dowiadujemy czegoś nowego. Trochę inaczej techniki się okazuje trzeba robić, zawsze jest coś do poprawy. To jest sztuka samodoskonalenia się, czyli całe życie można ćwiczyć i tak jeszcze wszystkiego nie poznać. W dzisiejszym programie Sporty Amatorskie gościliśmy na treningu Pomorskiej Akademii Aikido. Sport bardzo fajny, zapraszam wszystkich Państwa do trenowania. Można się zapisywać niezależnie od wieku. Poczułem na sobie naprawdę nadgarstki, łokieć bolą, ale myślę, że warto. Samoobrona, można sobie pomóc, ćwiczyć, kondycja. No naprawdę polecam serdecznie, grupa fantastyczna, mili ludzie. Na koniec programu jeszcze wyniki Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, a my widzimy się w kolejnym programie Sporty Amatorskie za tydzień.